Deszczowy piątek, niektórzy już zaczęli weekend, a ze mną zapracowana Gosia Ome. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, ale deszcz też mnie dotyczy. A, no właśnie. Bardzo się cieszę, że się widzimy po tej długiej przerwie, szczególnie, że najpierw był Big Brother, Dzień Dobry TVN, a teraz nowy projekt, Kto Odmówi Pannie Młodej. Zgadza się. No właśnie, i to było tak, że odebrałaś jeden telefon, czy to jest taki projekt, który jest wynikiem twoich rozmów z szefostwem o twojej przyszłości w stacji? Nie, chciałam robić inny program, o którym myślę od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że on się zrealizuje kiedyś. Jeśli się zrealizuje, to w siódemce na pewno. Też taki właśnie z rodzinami, trochę taki reality. A ten, zostałam po prostu do niego zaproszona. Myślę, że kluczem było to, że ta osoba prowadząca ma być też trochę taką osobą, która odkrywa historie rodzinne, coś tam głębiej jednak wnika w te relacje. Więc tutaj zawsze ten zawód psychologa, który mimo wszystko jest taką moją, no chciałam być drugą skórą, albo pierwszą skórą, mi zawsze pomaga. Na początku się zastanawiałam, czy to jest dobry projekt dla mnie, czy on jest kontrowersyjny na przykład, ale... Dobrze czy źle? Wiesz co, moim kluczem nie jest na przykład kontrowersja. Big Brother był tego tutaj wyjątkiem, bo dla mnie kluczem jest taka bliskość ludzi. To znaczy, mnie trzeba do ludzi wysyłać i trzeba mnie postawić jak najbliżej ich i kazać z nimi spędzać jak najwięcej czasu, no bo ja się do ludzi nadaję, a nie do kontrowersji. W programie jesteś zdecydowanie osobą wspierającą, ale przede wszystkim obserwujemy tutaj takie ciekawe zjawisko społeczne, kiedy to panie, nie mogące doczekać się zaręczyn, oświadczają się swoim ukochanym. Ty jako psycholog myślałaś sobie, jakie reakcje będą właśnie tych mężczyzn, że tak książkowo wszystko przejdzie, czy coś cię zaskoczyło? Zaskoczyło mnie taka opinia społeczna, czy nawet obawy przed opinią społeczną, czy przed reakcjami mężczyzn, które zawierały taki wątek, że ta sytuacja odbiera mężczyznom ich ten właśnie aspekt sprawczości takiej męskiej, prawda? Tego, że to on decyduje, czyli jak ty decydujesz, jak ty się oświadczasz, to znaczy, że ty jesteś męski. No, ja tą męskość jakoś w ogóle inaczej pojmuję. Po drugie, na pewno to, że kobiety się oświadczają, nie pozbawia w żaden sposób mężczyzn decyzyjności. Zwłaszcza, że tak jak powiedziała ostatnia bohaterka Angelika, z którą przed chwilą rozmawiałam, powiedziała, że tak naprawdę to chyba ciężar jest na tej osobie, która ma powiedzieć ostateczne słowo. Więc można powiedzieć, że przerzuciłyśmy ciężar na mężczyzn, no bo teraz oni muszą odpowiedzieć tak lub nie. Ale program nie kończy się na oświadczynach. Zdradźmy, co jest dalej. No i czy to jest jakieś takie też ciężkie wyzwanie dla całej ekipy? Nie chcę zdradzać za wiele, no ale tak. Właśnie, bo to jest taki ogromny proces. Jeśli on mówi tak, no to ja już jestem tylko uczestnikiem, wiesz, ślubu, który się później odbywa, ponieważ ten ślub już jest gotowy, goście przyjeżdżają, goście, którzy nie wiedzą tak naprawdę, że jest ślub, więc czasami jeszcze informuję ich o tym, że powód, dla którego przyjechali, nie jest tym powodem. Wszystko jest niespodzianką i nawet nie miałem pojęcia, że może się zdarzyć sytuacja, że ktoś odmawia, także czekamy na odcinki w TVN7 i zapraszamy na program.